Kolejny raz przyszłam sprawdzić, co słychać w karmniku w parku. Dalej mamy rozmoczony chleb. Ogólnie nie jest ciekawie. Minusem tego typu karmników jest to, że nie jest on zadaszony i wszystko, nawet ziarenka, będą szybko rozmiękać. Ale dzisiaj jestem przygotowana. Mam rękawiczkę, worek do zgarnięcia tego starego chleba i świeżą porcję ziaren. Trudno jest sprzątnąć taką breję, ale ja przynajmniej ten rozmoczony chleb uprzątnęłam i nasypałam świeżą porcję ziaren. Mam nadzieję, że ptaszki się dzisiaj poczęstują. Proszę, popatrzcie tylko, wychodzi już, wychodzą listki czosnku niedźwiedziego. No nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, że 17 lutego będę już je oglądać. Na niesmaka.